Sądząc po tytule tego odcinka, możecie się domyślić, że dzisiaj będziemy sobie nieco pichcić, więc pokażę Wam dzisiaj trzy bardzo proste, szybkie, wręcz ekspresowe, pyszne i zbilansowane propozycje na lunchbox do pracy, szkoły czy też na studia. Są to propozycje, które składają się z bardzo prostych i bardzo łatwo dostępnych składników. Praktycznie składniki na to danie dostaniecie w każdym sklepie typu Lidl czy Biedronka. Więc co? Myślę, że nie będziemy dłużej gadać, tylko po prostu zabieramy się za gotowanie. Zaczniemy sobie od pomysłu, który ostatnio serio mi się po prostu śnił. I jest to owsianka w stylu Bounty, więc generalnie dajemy sobie do szklanki czy też do słoiczka, jeśli chcecie wziąć taką owsiankę na wynos, płatki owsiane. Następnie zalewamy je mlekiem. Dokładne proporcje tutaj pojawią Wam się pod tym filmem. Następnie dajemy sobie taki jogurt proteinowy o smaku kokosowym. Znalazłam go w Lidlu. Ma naprawdę spoko skład i jest po prostu dobry, więc fajnie się skomponuje do naszej owsianki Bounty. Dodaję sobie wiórków kokosowych. Następnie wszystko razem ze sobą mieszam i odkładam na chwilę do lodówki. W międzyczasie, kiedy moja owsianka pracuje sobie w lodówce, czyli dokładniej tam po prostu płatki owsiane absorbują płyny, rozpuścimy sobie gorzką czekoladę i zrobimy polewę do naszej kokosowej owsianki. Więc czekoladę rozpuszczam w mikrofalówce z odrobiną mleka. Jeśli generalnie widzę, że ta czekolada jest taka mocno zbita, to po prostu dolewam stopniowo mleko, aż do uzyskania takiej pożądanej konsystencji. Dodaję do tego wiórki kokosowe, wszystko razem ze sobą mieszam i następnie taką polewę wykładam na gotową już owsiankę. Generalnie wygląda to tak. Owsianka jest bardzo pyszna, jest zbilansowana, mamy źródło białka, tłuszczów, węglowodanów, no i czego chcieć więcej. Następnym przepisem będzie to taki przepyszny wrap z halloumi i warzywami. I generalnie halloumi to jest odkrycie mojego życia, odkryłam już je jakiś czas temu. Nawet nie wiem, czy Wam o tym nie mówiłam, chyba tak, ale w każdym razie powiem to jeszcze raz. Halloumi to naprawdę jest przepyszny ser, który pochodzi z Cypru. Ma on bardzo dużo smaku, jest prosty w przygotowaniu. Dodatkowo też mam tutaj białka i tłuszcze, więc fajnie bilansuje posiłek. No więc generalnie wykorzystam go sobie dzisiaj właśnie we wrapie. No zaczynam od tego generalnie, że sobie kroję warzywa tutaj w paski. Kroję paprykę, rzodkiewkę oraz ogórka. Takie paseczki, jak tutaj widzicie. Następnie biorę sobie ten mój ser, kroję go również w plastry i daję na suchą patelnię, którą porządnie rozgrzewam i generalnie smażę ten ser na troszkę większym ogniu. Tak jak widzicie tutaj na początku, tak wszystko nam się ładnie wytapia, ale spokojnie, zaraz to się zasuszy, więc to nie jest tak, że ten ser będzie nam pływał po tej patelni. Generalnie tak po chwili w sumie ten ser staje się już taki bardziej zbity. Przerzucamy na drugą stronę, tak żeby się usmażył też z drugiej strony. Generalnie widzicie, jest on taki zarumieniony, więc trzeba obserwować i w sumie przy nim cały czas być, żeby go też po prostu nie spalić, bo wtedy wiadomo, jest mniej smaczny. No i jak mamy wszystkie składniki gotowe, to teraz zabieramy się za składanie naszego wrapa. Więc tortillę smaruję sobie serkiem kremowym, układam na niej warzywa pokrojone oraz taką mieszankę warzyw na boka, którą kupiłam w Lidlu. Generalnie stwierdziłam, że potestuję do różnych surówek, wrapów czy jeszcze czegoś innego i sprawdza się naprawdę dobrze, więc mogę polecić. Układam sobie właśnie tą mieszankę warzyw, moje pokrojone warzywa, do tego na koniec halloumi i zawijam wrapa, tak jak tutaj widzicie na filmiku. I ja ogólnie uważam, że wrapy to naprawdę jedne z lepszych posiłków, które można ze sobą zabrać na wynos, więc koniecznie przetestujcie tej wersji wrapa i dajcie znać w komentarzu, jak Wam się sprawdziła. A tak swoją drogą, jeśli chcielibyście więcej inspiracji na lunchboxy, czy to na słodkie, czy to na wytrawne, to przypominam, że na mojej stronie znajdziecie e-book z 30 przepisami na lunchboxy, a teraz z kodem lunchbox macie 10% zniżki. Link do e-booka oczywiście znajduje się w opisie pod tym filmem. I na sam koniec będzie to taki bardziej lunchbox obiadowy, ale uważam, że jak na przykład kogoś nie będzie dłużej w domu lub na przykład musi wziąć ze sobą troszkę więcej tych lunchboxów do pracy czy do szkoły, to ten przepis sprawdzi się idealnie. I tylko tutaj wykorzystamy sobie taki półprodukt, jakim jest gnioki. Takie gotowe gnioki możemy sobie kupić w Lidlu czy też w Biedronce. Są to takie kuleczki ziemniaczane, mają bardzo fajny skład i tak naprawdę fajnie gdzieś tam to danie nam podbijają. Więc jeśli komuś już trochę przyjadły się makarony czy ryże, no to gnioki są idealnym pomysłem na to, jak takie danie urozmaicić. Więc takie gnioki zalewamy sobie wrzątkiem i gotujemy je przez około 2 minutki. Ja tutaj nie miałam za bardzo też świeżych warzyw, bo akurat byłam przed zakupem
zakupami, więc wykorzystałam sobie taką mieszankę chińską. Jest to też super sposób po prostu dla ludzi, którzy mają mało czasu. Więc taką mieszankę chińską podsmażamy sobie na patelni. Ja ją przyprawiłam tutaj czosnkiem, papryką słodką oraz ziołami prowansalskimi i generalnie przykryłam to pokrywką, tak żeby te warzywa mi się tam na spokojnie dusiły. Potem dodaję do tego pomidory w puszce i na koniec jakieś źródło białka by się przydało. I tutaj można użyć na przykład ciecierzycy, fasolki. Ja zdecydowałam się użyć soczewicy zielonej, takiej ze słoika, więc po prostu taką soczewicę sobie odsączyłam i dodałam na patelnię, gdzie są warzywa. Standardowo wszystko razem ze sobą mieszam i kiedy moje gnioki są już ugotowane, no to wiadomo, odsączam je z wody, przekładam do pojemniczka i na koniec wykładam mój przygotowany soczewicowo-pomidorowo-warzywny sos, który wykładam na gnioki. Na koniec posypuję to jeszcze takim ściętym szczypiorkiem i tak prezentuje się nasze gotowe obiadowe danie do lunchboxa. I proszę bardzo, takim oto sposobem mamy trzy pyszne, pełnowartościowe, sycące i naprawdę smaczne lunchboxy. Jeśli oczywiście chcecie więcej takich przepisów, to koniecznie zerknijcie w link w opisie profilu na mój sklep internetowy, gdzie z kodem lunchbox dostaniecie 10% zniżki na e-booka właśnie z 30 innymi propozycjami na te lunchboxy. Te lunchboxy, które są tutaj, żaden z tych przepisów nie powtórzył się w e-booku, więc ja oczywiście zachęcam, bo tam są podane wartości od żywcze każdego jednego lunchboxa, dodatkowo też jest czas przygotowania, a nawet podana ilość czasu, jaką możecie trzymać dane danie w lodówce, więc naprawdę zachęcam do zerknięcia. Jeśli filmik Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na mojego Instagrama oraz TikToka, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00. Hejka!